Dzisiaj z rogalikiem będziemy malować obrazy, ale nie tak zwyczajnie, ponieważ przygotowałam aż dwa koła fortuny. Na jednym kole fortuny będziemy losować przedmiot, którym będziemy się posługiwać do malowania obrazów, a na drugim kole fortuny będziemy losować utrudnienie, na przykład zamknięte oczy albo zamiana obrazami z przeciwnikiem. I zostawcie łapkę w górę oraz subika. Jest ze mną już rogalik. Siemanko, witamy. Jako, że jesteś moim gościem, to możesz zalosować pierwszy. Chcę pistolet. A my mamy pistolet na kulki, pompkę, dłonie. Pistolet z długą lufą, lufą. Szampan wjeżdża. I tak jak już właśnie mówiłam, mamy pistolet na kulki, mamy taką pompkę, co będziemy nabierać farbę i psiu, fajne, co? Będziemy mogli malować rękoma oraz mamy przygotowane stanowisko z wiadrem, gdzie będziemy nalewać farbę, puszczać. Teraz ja będę losować. Losuj. Ja mam pompkę, czyli to, co, czym się chwaliłam przed chwilą. To co, ja pierwszy? Stary, ja to popsuję zanim to, zanim strzelę z tego. To wcale nie jest... Działa w ogóle, czy nie? Nie, popsuj, instrukcję przeczytaj. Pamiętajcie o łapce i subie i wbijajcie do tego psuj. Mamy papier, czy po trzy? Ty zaczynasz. Ja pierwszy. Ja już jestem gotowa, mam gotową swą machinę. I teraz... Dwie minuty, czas, start. Bez utrudnień, pierwsza runda. To nie jest dobry pomysł. Co rysujesz, Klaudia? Ja? O kurczę, artystycznie lecę. Dobra, mamy trochę różu. Ciup. To będzie drzewo. Dobra. Oooo, Mati. Wow. Minuta została. A co ja rysuję? Ale to jest to ładne. Strasznie ładne, ja uważam. Już? Teraz kolor gówniany wzięłaś? Nie, no masz 43 sekundy jeszcze. Dobra, ostatni strzał. Dobra, chyba wystarczy. Ja myślę, że to już nie ma w ogóle sensu. Dużo to zmieniło, nie? Moim zdaniem ten ostatni strzał... Ja jeszcze bardziej sobie popsułam. To jest little touch, nie? Ale niezły efekt. Teraz twoja kolej. Słuchajcie, w przedszkolu wołali na mnie El Pistolero. Żartowałem, nie nabiłem pistolet. Dobra, Patryk. Czas, start. Masz 2 minuty. No nie działa ten pistolet. Mi działał. Pomału, reload. Stary, no nie działa to, co mam ci powiedzieć? Dobra, robimy tak. Pum! No nie działają te kulki! Pum! No nie działają, stary! Jest mocniej. One muszą się o coś twardego rozbijać. No nie działają te kulki! No nie, jak to? A pękają w ręku, masz jeszcze minutę. Pistolero na mnie mówili. No i co się popisujesz? O! Rozbiła się! Chodźmy zobaczyć moje dzieło sztuki. No, jest mocno, stary. Jeszcze rozbiję jedną, to będzie... No, masz jeszcze czas na jedną. Będzie deszcz w słońcu. Puu! Puu! Rozbijają się, zaczynamy! Puu! No dobra, nie ma to sensu, widzowie. Dobra, dałam ci szansę, ale czas to ci się już dawno skończy. Dobra, widzowie, ten pistolet się nie nadaje. Idziemy do drugiego etapu, że tak powiem. Zobaczycie jeszcze, mój kunszt będzie wspaniały. No i takie są właśnie efekty po pierwszym etapie. Pistolet nie oddaje, jak coś, nie? Masz więcej kropek po moim przypadkowym niż po swoim, ale u mnie no efekt widać. Będzie u mnie też. U ciebie w pokoju, jak to jest coś. Niewidzialny obraz Picasso. Przejdźmy dalej. Widzowie to doceniam, ja to wierzę. No losuj, abyś miał pistolet znowu. Nie, tylko nie pistolet, proszę. Jadro! Nie! Dawaj. Ja mam... Uwaga! Pistolet z długą lufą! Pięknie! Nie, teraz ja mam przewagę. Dobrze, stój, bo jeszcze utrudnienie. Oddajesz jedną minutę. Czyli oddaję, czyli masz 3 minuty zamiast 2. Super, to teraz ja losuję. I ja plus 1 minuta. Zamiana obrazami! Ale plot twist! I kto ma najlepszy obraz? Widzowie, jak kto ma ładniejszy obraz, nie przejmujcie się. To nie był niewidzialny Picasso, to gówno było, bo ten pistolet nie działa. A teraz idę na wiadro pomalować elegancko. Dobra, teraz leci. Dobra, teraz trzeba zrobić, uwaga, trzeba zrobić kółeczko, żeby ładnie się zrobiło. Ej, no ciurkę miałeś lecieć, stary! O, teraz tak, o i puu! Dobra, leci elegancko. Ej, uważam, że to jest... Ostatnie 15 sekund! Mega dopełnienie, jeszcze taką przez środek, rzekę rysuję.
Tylko więcej tej farby tu na tą rzekę, proszę pana. Dobra, i teraz szu, gdzie rzeka? Łap wiadro, stop! Łap wiadro, no łap wiadro. Rysuje się, dobra. Słuchajcie, uważam, że jak na to, jak to wyszło, to i tak jest wspaniale. No, jest cudownie. Pokaż może swój obraz, kozaku. Właśnie tu lecę. Nie, to jest mój obraz. Nie, to zobaczysz, że teraz manifestuję, że to ten obraz teraz będzie mój i koło fortuny mi go odda. Powiedz, kiedy mam zacząć? Dwie minutki, uwaga. Minuta. A, minuta, dobrze, dobrze. Jedna minuta, start. Mateusz! Start. Dobrze, ładuj. Dobra, pękła. Tak, pękła. No tutaj. Tak. Kurde! Ale pękało! Kurde! O, ale pękają kulki! Poczam, widzę. Ej, w ogóle bez... Dobra! No! No! No nie działa! No co nie działa? Działa przecież! Trzy! Dwa! Jeden! Zero! Stop! Stop czas! Mi się nie udało, chciałam ręką. No, efekty takie jak widać. Mam nadzieję, że zamienimy się obrazami i będzie lepiej. Zobacz, czy wy widzicie coś namalowane? Ja na przykład nie widzę niestety. I to nie jest oficjalny obraz. Jak myślicie, widzowie, czyj obraz jest liderem klasyfikacji, nie? No nawet nie wiem, jak to opisać, to jest esencja sztuki, nie? To jest esencja sztuki mistrza Effendi, nie? Wspaniały tak, obraz. Co myślisz? A to? Gluty se smarknął! Nie, ja mam twoje słabsze kolory. Smarknął sobie na ktoś na obraz? Co kręcę? A czemu kręcę utrudnieniami? No trudno, no to na odwrót. Zamiana przedmiotów. Czyli jeszcze nie wiesz, co masz, a będziesz musiał mi to ewentualnie oddać. Nieważne, ważne, żebyśmy się obrazami nie zamienili, jak ty, jak się nie zamienił. To wygrałem. Mam zamknięte oczy. Ale jest ekstra dzisiaj. Dalej nic nie będzie. Jaki będę miała przedmiot? Przedmiot byś miała... dłonie. Czyli ty masz dłonie, a ja... Pistolet! 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 Nie! Kąpka! Milimetry, milimetry! Dobrze! Nadrobię to! Nadrobię! 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 Gotowa jesteś? Nie. Dwie minuty, czas start. Jest git. Jest git, ale nie przejmuj się. Dobrze? Nie, w dół, w dół, w dół, w dół. Bardzo dobrze, wyżej, jeszcze wyżej. Teraz na wprost. O tak, wspaniały glut kolejny, nie? Niesamowita sprawa, gluty na obrazie. Ja się inną farbę może przynieść. Dobrze? Super. Super jest, Klaudia, nie przejmuj się. Jest gówniany kolor, nie? No mówię, to się nie nadaje. Daj mi inny kolor, daj mi inny. Już, już, co ty robisz? No chciałam z bliżej. Ja już ci daję kolor. Trzymaj. Masz nowy kolor. Nie ma. No jest. No, nie ma, daj mi. No dotknij. Co no, to jest? No kolor. Pokrywkę mi dały. No w lewo, w lewo, w lewo. No masz. Ty, Effendi, ale żarcik. 30 minut, 30 sekund zostało. Mogę? Dawaj. Ale wspaniała kolorystyka. Klaudia, w dom, nie tak. Nie, nie, Klaudia, nie nabrałaś, nie nabrałaś. A gdzie? 6 sekund, Klaudia! Nie, Klaudia! No nie, ścianę. Koniec czasu, nie? Ale dobrze? Kleksa w chatę walła. Tak, dobrze, dobrze, wspaniale. No, ej, piękne, piękne. A ile opisać słowami, nie? Wnętrze nosa bawoła, nie? Dupy. Ja uważam, że jesteś bezczelny, arogancki i nie znasz się na sztuce. Jesteś gotowy? Jestem. Więc start, masz dwie minuty. Zastanawiałem się, jak powiększyć wartość tego obrazu, co nie? Nie może być inaczej. Przypieczętowanie anielskiej ręki tutaj właśnie, o, w tym miejscu. Żeby była, o, tak, ręka Effendiego w jednym. W czterech rogach. Jak to wygląda, jak nie ręka? W czterech rogach, patrz jak wspaniałe. O, yeah. To jest to właśnie, stary, nie? Zobacz, jak powiększamy wartość obrazu. Ręka Midasa, stary, jest, nie? Jedno dotknięcie, za pach! Elegancko i teraz drugi róg. Mam całą rękę brudną, ale spokojnie. Artysta przy pracy nie boi się pobrudzić. Podkreśla to wspaniałe dzieło. Rzeka, słońce, podłoże. Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina. Odcisk ręki. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Nie mam pojęcia, co powiedzieć. Jeszcze teraz, o! Anielski dotyk, anielski dotyk. Co mogę powiedzieć? Ile mam jeszcze czasu? 30 sekund. Lecimy! Lec! 3? No
dwa, jeden. Żartuję, prawdziwy artysta nigdy nie psuje swojego dzieła sztuki, a tak prezentuje się moje po malowaniu rękami. Ja sprzedaję też rękawiczki te, którymi malowałem jakby co? 30 zł od sztuki. Prawdziwy mistrz. No tyle widzowie, no tyle. Uważam, że no, rękami za wiele nie zdziałam. No ładne, ładne, czas ci się właśnie skończył. Ładne, ładne. Zaprosiłam tutaj jury. Krystian, mogę już? Możesz otworzyć oczy. Chciałabym ci tylko powiedzieć, że ja zostałam oszukana i mój obraz jest tam, tak naprawdę. W ogóle nie, kamerzysta. Czyli kto lepszy, tak? Tak. Kamerzysta potwierdzi, że od początku ten obraz kraftowałem, nie? Ja wiem, że ty wolisz minimalizm i jesteś taki chłopak, wiesz, konkretny. Słuchajcie, ja kosiarką ładnie namalowałem. A był obraz z kosiarką u Krystiana, tak? No dobra, no co, Pinki? Krystian, zastanów się. Ciebie wyglądało, jakbyś postawiła ten obraz pod... Na ogródku. Nie, nie, pod drzewem. W toj toju na spodzie. Pod drzewem, gdzie zimują ptaki. No i srak naptakał. Ale jak niestety. To? Uroga lata, chociaż widać tu bryzę morską. O, widzisz, rozpoznał kunszt Efendiego Wielkiego. No nie, bo on dodał tam tylko niebieskie. Nie, 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 mój ulubiony kolor niebieski wygrywa rogal. Ja chciałem powiedzieć, że nie rogal, tylko wielki Efendi. No tak, w takim razie Patryk, wygrywasz wielkie. Ja i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Krystian, dziękuję wam. Tobie nie dziękuję, bo mnie oszukałeś. I trzymajcie się, buziaczki. Na razie, hejo. Tak, pod drzewem.